podziękowań pragnę i ja o najdłuższym stażu w żywym różańcu chociaż kilka słów dopowiedzieć. Gdy pomyślę, że ksiądz proboszcz w naszej parafii pozostawia 14 lat swojego życia wraz z wytężoną pracą i całym dorobkiem, którego dokonał, to łzy same cisną się do oczu. Można by tomy książek napisać na ten temat. Każdego dnia, jak te świece stojące na ołtarzu, na ile zdrowie pozwalało, spalał się dla nas wszystkich, dla nas wszystkich parafian, często narażając swoje życie, wyjeżdżając do naszych podraptyńców z darami. Taki był nasz ksiądz proboszcz. Jest takie powiedzenie, że na świecie nie ma ideałów i nie ma ludzi niezastąpionych, ale księdza trudno będzie zastąpić. Był bardzo dobrym księdzem proboszczem, kochanym opiekunem duchownym, czułym na ludzką biedę. Był bardzo dobrym pasterzem, znał swoje owce po imieniu, a owce szły za nim. Ja nigdy nie zapomnę, jestem bardzo wdzięczna księdzu proboszczowi za modlitwę w czasie mojej choroby. W czasie zmiany tajemnic różańcowych. I tak myślę, że gdy taki sztur modlitwy popłynął do nieba z księdzem proboszczem i całym żywym różańcem, aby ta modlitwa nie była wówczas wysłuchana przez Jezusa i za pośrednictwem Maryi Bożej Królowej Różańca Świętej. Kończąc, dziękuję księdzu proboszczowi za wszystkie msze święte odprawiane w naszych intencjach. Dziękuję za opiekę nad naszą rodziną różańcową, a dobry Bóg niech księdzu hojnie za wszystko wynagrodzi, a Maryja, Matka wszystkich kapłanów, wyprasza o swojego syna potrzebne łaski na każdy dzień, a swoim macierzyńskim płaszczem okryje księdza przed każdym grożącym niebezpieczeństwem.